Jak można przegrać swoje życie? To proste. Rozejrzyj się dookoła i zobacz, jak wyglądają ludzie na starość. Ilu z nich jest w pełni szczęśliwych, mających spokojnie zabezpieczoną przyszłość, przyzwoite zdrowie i świetne relacje z ludźmi? A ilu zostanie samotnych, schorowanych i ciągle narzekających? Oni w twoim wieku też nie podejrzewali, że może ich czekać taki los. Oto lista 5 rzeczy, które wskazują, że już zacząłeś przegrywać swoje życie. Nie dbasz o zdrowie. Nadwaga, cukrzyca, rak czy inne choroby nie biorą się z powietrza. Oczywiście wiele czynników jest niezależnych od ciebie, ale większość możesz kontrolować. Gwarantuję ci, że większość starszych ludzi, którzy stoją w kolejkach do lekarza, nigdy regularnie nie ćwiczy i odżywia się w tradycyjny, niezdrowy sposób, jedząc dużo słodyczy, potraw smażonych na głębokim tłuszczu i do tego regularnie pijąc wyśmienitą w smaku wódeczkę. Stojąc w kolejce u lekarza jest już trochę za późno, ale jeżeli ty nie uprawiasz regularnie żadnego sportu, jesz chleb tostowy z dżemem, parówki, wędliny i frytki z maka, a do tego mało surowych warzyw i owoców, to już teraz podpytaj dziadków o najlepsze strategie zajmowania kolejki w przychodni. Na pewno ci się przydadzą. Żyjesz w ciągłym stresie. Wiem, że to powszechne u większości ludzi, a przez to wydaje się normalne, ale to nie znaczy, że tak powinno być i nic się nie da z tym zrobić. Ciągły stres to nie tylko jedna z największych przyczyn wielu chorób. On sam w sobie może być traktowany jak choroba, bo mało co tak mocno obniża jakość twojego życia, jak ciągłe zamartwianie się i strach. Możesz sobie wmawiać, że to twoja praca jest stresująca i już tak musi być, albo że to ty po prostu jesteś taką osobą i nic z tym nie możesz zrobić. Ale możesz też zacząć uczyć się, jak ze spokojem podejść do najtrudniejszych sytuacji życiowych i z biegiem czasu zyskiwać coraz więcej wewnętrznego spokoju, świadomości i głębokiej pewności siebie. Masz coraz mniej znajomych. Jeżeli z roku na rok coraz bardziej odcinasz się od swoich znajomych, zamykasz się wyłącznie na swojego partnera i najbliższą rodzinę, coraz rzadziej wyjeżdżasz i wychodzisz z domu, to jesteś na dobrej drodze do samotności. Lub mówiąc dosadniej, dziadziejesz. Niektórzy zaczynają ten proces już w wieku 20 paru lat. Relacje same o siebie nie zadbają, ale wystarczy telefon do znajomego raz w tygodniu i do tego spotkanie raz na miesiąc. Pamiętaj, że większość ludzi jest na tej samej drodze co ty, więc jeżeli chcesz z niej zboczyć, to nie licz, że to oni ciągle będą się do ciebie odzywać, ale to ty bądź inicjatorem. Nie dbasz o swój związek. Z wiekiem skapcieje nie tylko twój brzuch, ale też twój związek. Jak pokazują statystyki, na zachodzie już blisko 50% małżeństw kończy się rozwodem. Ale to byłby bardzo dobry wynik, gdyby pozostałe 50% par było szczęśliwych. A oczywiście tak nie jest, bo wiele osób, mimo że nigdy się nie rozwiedzie, to do końca życia żyje w związku, w którym z czasem uczucie całkowicie umiera, a często wręcz relacja staje się toksyczna. Jeżeli twój partner nie jest twoim najlepszym przyjacielem, dawno już nie prowadziliście długich i żywych dyskusji i do tego nie planujesz nic z tym zrobić, to teraz przynajmniej już wiesz, jaka przyszłość będzie czekała twoją relację. Nie rozwijasz się intelektualnie. Wszyscy wiemy, że z wiekiem nasze zdolności umysłowe się obniżają i sprawność intelektualna spada. Prawda? Tylko teoretycznie tak, ale nie dlatego, że nasz umysł traci sprawność wraz z upływem czasu, ale dlatego, że z wiekiem najczęściej ludzie używają go coraz mniej. Coraz rzadziej uczą się czegokolwiek, coraz rzadziej doświadczają nowych rzeczy, coraz rzadziej wykorzystują swoją kreatywność. Ale możliwe jest nie tylko utrzymanie, ale nawet podnoszenie swojej sprawności intelektualnej przez całe życie. A ty? Jak często na co dzień wysilasz swoje szare komórki? Jeżeli odpowiedź brzmi rzadko, to niedługo zdziadziejesz też intelektualnie. Wydajesz wszystko, co zarobisz. Jeżeli masz długi, ledwo wiążesz koniec z końcem, albo wszystko, co zaoszczędzisz, wydajesz na najnowszy model telefonu czy samochód,
to jesteś dokładnie taki sam jak większość społeczeństwa, czyli spłukany finansowo. Jeżeli tobie albo twojemu bliskiemu przydarzy się jakieś nieszczęście, to będziesz musiał wyżebrać od ludzi pomoc. Może to dlatego tak bardzo się stresujesz, że stracisz pracę, bo gdybyś został zwolniony, to nie byłbyś w stanie przeżyć nawet miesiąca. Ale oczywiście wiem, nie da się nic zrobić, bo masz kredyt, dziecko, a do tego piwko i papierosy. Przecież nie zrezygnujesz z piwka. Oczywiście o założeniu biznesu, inwestycjach czy zmianie pracy nie ma mowy, bo trzeba byłoby się zmotywować i codziennie zdobywać nową wiedzę, uczyć się i podnosić kwalifikacje. A oboje wiemy, że to niemożliwe, bo wieczorem leci przecież bardzo ważny serial. Nagrałem ten film w dość prowokacyjny sposób, ale żadna z tych rzeczy nie była przesadzona. Jeżeli nie zauważyłeś żadnej z tych oznak u siebie, no to gratuluję. Wkrótce weźmiesz odpowiedzialność za to, jakie życie prowadzisz i będziesz miał określone rezultaty. Jeżeli natomiast widzisz, że jest trochę do poprawy, to zachęcam Cię przede wszystkim do tego, żebyś obserwował mojego Facebooka, bo tam co tydzień, poniedziałek, będą pojawiały się propozycje drobnych zmian, takimi małymi krokami, które podniosą jakość Twojego życia na wyższy poziom. A oprócz tego już 11 września będzie dostępny mój najnowszy kurs Rok Zmian, w którym omawiam, w jaki sposób wprowadzać trwałe zmiany w 5 najważniejszych dziedzinach Twojego życia. Kurs jest skonstruowany w taki sposób, żeby dawkować Ci wiedzę przez dokładnie rok i małymi krokami dążyć do celu. Jestem przekonany, że właśnie taka metoda będzie najbardziej skuteczna i długofalowo przyniesie najlepsze rezultaty. Jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem, to zachęcam, żebyś po prostu obserwował moją działalność. Na przykład poprzez subskrybowanie tego kanału, poprzez polubienie mojej strony na Facebooku albo zapisanie się na newsletter na stronie jakzdobywać.pl, rozwiązując tam jakikolwiek test. A na teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę i do następnej niedzieli. Robert Marchew.